dzisiaj będzie kolejny jakby odcinek, kolejne wideo na temat pozyskiwania darmowego ruchu na stronę. Zapewne tak samo jak ja, cały czas myślisz o tym, cały czas szukasz nowych możliwości dotarcia do klienta i tak dalej. Wiadomo, że są płatne metody, takie jak reklama na Facebooku, Google AdWords, tak? Wiadomo, to są bardzo dobre metody na budowanie listy, bardzo szybkie budowanie listy adresowej. Niemniej jednak ostatnio zająłem się właśnie organicznym ruchem, tak? To znaczy ruchem z wyszukiwarek, co decyduje, co jakby determinuje to, że mamy odwiedziny na stronie, a co powoduje, że tych odwiedzin jakby nie mamy, tak? I uczę się od wielu marketerów ze Stanów, są to no, czasem większe, czasem mniejsze pieniądze, zazwyczaj abonamentowe, około gdzieś tak $50-60 miesięcznie trzeba zapłacić za taką wiedzę, gdzie pokazują nam krok po kroku, jak to wszystko się robi, jak to robić, żeby naprawdę z ruchu, z wyszukiwarki, poprzez wybranie dobrej domeny, mieć dobry ruch na stronie i konwertować go później na sprzedaż. No i chciałbym Ci dzisiaj jedną z takich metod pokazać. Oczywiście ja od razu mówię, nie jestem ekspertem w tym, jeszcze. Także może już się z tym spotkałeś, może już to znasz. Niemniej jednak wiem o tym, że jest wiele osób na mojej liście adresowej, gdzie no, którzy szukają czegoś takiego i którzy się nie znają w ogóle na tym, dlatego jeśli to znasz, no to po prostu czekaj na kolejne materiały. Jeśli nie znasz tego, chcesz się więcej dowiedzieć na ten temat, no to posłuchaj, co mam Ci do powiedzenia. A więc pierwszym jakby głównym narzędziem, z którym naprawdę bardzo mocno powinieneś się zaznajomić, a z którym ja naprawdę od samego początku mojego działania w internecie nie zaznajomiłem się, tak? Nie przypadliśmy sobie do gustu, nie zwracałem na to uwagi, tak? Nie przywiązywałem do tego wagi. To jest na przykład narzędzie Google Keyword Tool, tak? Wystarczy, że wpiszemy sobie w wyszukiwarkę Google Key, tak? Key to jest klucz Google Keyword Tool, to już od razu dostaniemy podpowiedź, tak? Czyli to jest z angielskiego, tak? Narzędzie propozycji słów kluczowych. Możemy sobie wejść tutaj, możemy od razu na przykład tu i nam załaduje się, tak? Ta strona po polsku. I teraz co będziemy robić? Ważne jest to, żeby jak zakładasz swojego bloga, stronę, na której będziesz promował jakiś swój biznes, tak? W zależności od tego, w jakiej niszy działasz, czy to będzie, nie wiem, podrywanie, dieta, marketing sieciowy, czy jakiś inny zupełnie. Musisz zobaczyć, znaczy musisz, mówiąc musisz, mam na myśli powinieneś, tak? Bo to jakby determinuje to, czy będziesz miał ruch na stronie, czy nie. Powinieneś zainteresować się, jakie słowa kluczowe są wyszukiwane w wyszukiwarkach, czyli innymi słowy, co ludzi interesuje, tak? W ciągu miesiąca, załóżmy. Tutaj musimy sobie tak zwane filtry poustawiać, gdzie będziemy szukać. No, nas interesuje tutaj Polska, tak? Czyli z Polski jakby główne wyszukiwania. Wchodzimy sobie... Jest Polska, tak? No i nas interesuje w tym wypadku polski język, tak? Tutaj widzimy, mamy polski język. Ja sobie zaznaczyłem też wszystkie statystyki dla komputerów, laptopów, tak? Nie interesują mnie tutaj wszystkie urządzenia przenośne, tak? Przenośne WAP, komórki i tak dalej, tylko stacjonarne laptopy. Czy komputery i stacjonarne laptopy. Dlaczego? Bo tam się dzisiaj w Polsce na tych urządzeniach odbywa największa sprzedaż. Jakby nie jesteśmy jeszcze tak ukierunkowani na takie mobilne, przenośne urządzenia. Znaczy, może jesteśmy, ale nie kupujemy przez te media, tak? Tak to wygląda. Tutaj jeśli masz konto na Google AdWords, ja mam, ale nie będę tutaj się logował do tego. Jeśli nie masz, to musisz wpisać tutaj przy wyszukiwaniu pierwszym te słowa po to, żeby ten bot, jakby, znaczy ten program widział, że ty nie jesteś botem tak zwanym, po prostu gdzieś robotem, który wyszukuje coś, tylko jesteś żywą osobą. Okej, no i na przykład weźmiemy sobie, powiedzmy, że działasz w diecie, tak? Gdzieś tam sprzedajesz dietę, produkty odchudzające, a między innymi pokażę Ci, dlaczego właśnie teraz Jacek Dudzic i cała rzesza innych marketerów, ja też razem z nimi, promujemy program 7-minutowy trening. Dlatego, że w Polsce, jak sobie tutaj zaraz wpiszemy, dieta, zobacz,
jest bardzo dużo ludzi, którzy się tym interesują, ale tak naprawdę konkurencji nie ma żadnej. Jest jakaś, tak, ale pod względem biznesowym bardzo można jeszcze tutaj dużo zrobić. I zobacz, jak sprawa wygląda. Wpisujemy sobie to, tak? I teraz tu już od razu widzimy, że konkurencja jest niska. Tutaj to narzędzie nam wszystko powie. Miesięczne wyszukiwania globalnie, czyli na świecie, tak? To jest prawie 17 milionów. Prawie 17 milionów. U nas w Polsce lokalnie, bo tutaj chodzi nam bardziej lokalne, to jest prawie 2 miliony ludzi szuka tego, tak? Diety. Z takiego słowa. Dieta Cambridge. I tu są różne propozycje. Jak weźmiemy sobie tutaj na przykład wyświetlę po propozycje ściśle powiązane, no to będzie tylko dieta, a tutaj jeszcze będą słowa podobne, bliskoznaczne i tak dalej. Ze słowem dieta, jakieś frazy. No i co tu możemy, czego możemy się tutaj dowiedzieć? Na przykład diety, tak? Zobacz, że diety, słowo diety, pozycja słów, znaczy inaczej. Konkurencja jest bardzo niska, a wyszukań prawie 2 miliony. I mało tego, możemy sobie wziąć ile jakby, bo to jest ile osób szuka tego, a ile jest wyników wyszukiwania, czyli na to słowo, ile osób się, znaczy ile witryn się pozycjonuje, to jest prawie 35 milionów, tak? I widzimy, że ta konkurencja naprawdę jest słaba. Znaczy, jak monitorujemy, jak poznać, czy to jest mała konkurencja, czy nie? No, widzisz, że nie ma tutaj za wiele reklam. Są jakieś tutaj na początku, ale nie ma tutaj po prawej stronie. W niszy, która jest bardzo oblegana jakby, jest tutaj bardzo wiele reklam. Jest bardzo dużo filmów, tak, z YouTube'a i tak dalej. A tutaj widzimy, że jeszcze tego nie ma. Także jakby bardzo dochodowa nisza, ale nie oblegana jeszcze w Polsce. Także jest tu bardzo dużo rzeczy do zrobienia. Ale o czym ja bym chciał tu mówić? Jakbyś na przykład wybierała domenę, na jakiej byś postawiła swoją stronę. Najlepiej teraz zrobić to na platformie WordPress, czyli tam mieć swojego bloga. No i na przykład musisz mieć nazwę tego bloga. Czyli jak ja mam na przykład www.marcinoniszczuk.pl, to mam takiego swojego ogólnego bloga. Ale mam na przykład też bloga, który jakby pozycjonuję sobie pod względem działalności w Trineo, czyli w inwestycje w ziemię. I też zrobiłem właśnie taki research, takie przeszukanie rynku i okazuje się, że na przykład na taką frazę jak ceny ziemi, tak, jest bardzo dużo wyszukiwań, znaczy bardzo dużo. Nie jest aż tego nadmiar, ale jest też mała konkurencja. I tutaj od razu sobie postawiłem takiego bloga, od razu się włącza bezpośrednio filmik, automatycznie się odtwarza i można się zapisać na kurs, tak? Czyli każda osoba, która będzie szukała ceny ziemi i tak dalej, czy wiadomo, że to nie jest jeszcze dobrze wypozycjonowane, ja mam bardzo mało tutaj wpisów, bo to chyba dwa tylko wpisy i tak dalej, ja dopiero zacząłem, ale o co mi chodzi? Chodzi o to, że jak wpiszesz sobie takie słowo, możemy sobie nawet tutaj zobaczyć, tak? Ceny ziemi. Bo wiele osób wchodzi, tak, w Google, jakie są ceny ziemi na przykład, tak? Wejdziesz sobie ceny ziemi i zobaczymy, że jest 18 tysięcy, znaczy 14 800 lokalnie, tak, w Polsce wyszukiwań na tą frazę i konkurencja jest niska. Jeśli sobie wejdziemy i wyszukiwarka Google, zobaczymy, jak to wszystko wygląda, jest ponad 7 milionów wyników, no i to jest bardzo dużo. Tu jakby ta moja domena nie jest do końca trafiona. Dlaczego? Bo ludzie ze Stanów, którzy się pozycjonują bardzo dobrze na te słowa właśnie, jeśli chodzi o optymalizację słów kluczowych, mówią, że wyszukiwań, tak jak tutaj było pokazane, wyszukiwań jest ok, bo powinieneś w ogóle się interesować danym słowem, jeśli powyżej 3000 osób miesięcznie tak wyszukuje. Oczywiście to mówimy o rynku amerykańskim. W Polsce, jeśli 1000 osób, 1500 szuka, w zależności w jakiej niszy działasz, jak to będzie na przykład nisza finansowa, to 1500 osób, jeśli to szuka, to jest super, tak? Także już warto się tym zainteresować. No ale tutaj, jak widzimy, 15 tysięcy jest ok. Także wszystko jest w porządku, tylko że wyników wyszukiwania jest za dużo, znaczy jest bardzo dużo, tak? I tutaj się wypromować, żeby być w czołowych miejscach, będzie mi bardzo trudno. Niemniej jednak mogę ci powiedzieć, że z ruchu organicznego mam osoby, które odwiedzają ten blog, tak? Zaraz ci pokażę, zaloguję się na panel administracyjny.
Co ja na tym blogu zrobiłem? No tak jak widzisz, dodałem 3 wpisy, także to nie jest jakaś tam rewelacja, czy tam 2 nawet. A ruch jest pod takim względem, że ktoś codziennie się tym interesuje. Wchodzisz z wyszukiwarek, też trochę komentarzy pododawałem na różnych tam blogach finansowych, ale to było działanie krótkotrwałe, jednorazowe, można powiedzieć. Zobacz. 11 osób, tak? No nie jest to żaden jakiś wyczyn, ale nic nie robię z tym blogiem jakiegoś takiego wielkiego, tylko po prostu zarejestrowałem domenę i podpiąłem pod to blog. Visitors, czyli osoby, które weszły na ten blog, 11 wyświetleń z stron, tak? To jest 36. No i dzisiaj tak to wygląda. Także to nie jest jakiś tam wielki wyczyn, ale chciałbym Ci tym tutaj pokazać, że właśnie z wyników organicznych, jak dobrze dobierzesz domenę, to jest ok. A teraz pomyśl sobie, co by było, jakbyśmy się znaleźli tutaj w pierwszych 2-3 pozycjach, tak? I oczywiście da się to zrobić. Także jaki z tego wniosek? Szukaj takiego układu, takiego układu słów kluczowych, że będzie powyżej tutaj wyszukiwań lokalnie 3000. Jak już będzie 1500 wyszukiwań, ale w takiej bardzo niszy dochodowej jakby branży, takiej, gdzie się sprzedaje produkty o wysokiej marży i o wysokiej cenie, no to tutaj jest szansa. Ale jeśli to jest jakby masowy taki rynek, gdzie się sprzedaje produkty za 29, 30, 50, 60 zł, no to warto jest to, ważne jest to, żeby powyżej 3000 to było wyszukiwań. Jak wejdziesz sobie w wyszukiwarkę Google, jak to wygląda, to żeby tutaj tych wyników idealnie by było, tak? Jakby to było nie więcej niż tak 20 tysięcy, tak? Wyników. Bo tak jak widzicie, zobacz, to jest już konkretna jakby konkurencja. Tutaj są reklamy po prawej stronie, dużo ich jest. Się tutaj też jest nieźle po prostu, bo są artykuły gdzieś tam z encyklopedii, tak? A już szczególnie jak jest Wikipedia jakaś na przykład, no to już wiadomo, że na te frazy jest naprawdę bardzo duże obłożenie, bardzo duża konkurencja, tak? Co Ci jeszcze mogę pokazać? No na przykład działasz w marketingu sieciowym, no to piszesz sobie na przykład marketing sieciowy, tak? I tak naprawdę no nasza tutaj rola na samym początku jakby sprowadza się do przeszukiwania rynku. Bardzo ważne jest to, bo mało ludzi zdaje sobie z tego sprawę, że 80% swojego czasu na samym początku działania w biznesie, w ogóle w internecie, powinieneś poświęcić na przeszukiwanie rynku, tak? Sprawdzanie konkurencji. Zobacz, że takiego słowa jak MLM na świecie miesięcznie szuka 1 000 000 osób, tak? W Polsce to jest 27 100. I tak to wygląda. No i tu znowu będzie tutaj, znaczy, czy ciężko? Widzisz, że są tutaj takie słowa jak marketing MLM, że mają niską konkurencję wyświetleń 1300, znaczy wyszukiwań 1300. Na przykład marketing wielopoziomowy, 1000 osób miesięcznie szuka, tak? Możemy zobaczyć, jak to wygląda w wyszukiwarce Google na przykład. Jest 63 tysiące, no to, ale jest Wikipedia znowu. I tutaj już może być ciężko, chociaż widzimy, że po prawej stronie nie ma żadnych reklam i raczej nikt się tu nie reklamuje. Czyli jakby pod względem Google AdWords, jakbyś chciał się reklamować, tak, no to bardzo fajnie, bo tutaj wyprzedzisz momentalnie konkurencję, ale jeśli mówimy o ruchu organicznym, typowo z wyszukiwarek, no to będzie trzeba tutaj się trochę pomęczyć. No co tu można na przykład, bo ja w pierwszej kolejności mi tu przychodziło na myśl taką domenę, www.marketingwielopoziomowy.pl, bo takie jest słowo kluczowe. Czyli innymi słowy, szukamy tutaj takiego słowa kluczowego, żebyśmy mogli właśnie dać na przykład system MLM.pl, na przykład, tak? Jeśli weźmiemy sobie system MLM, system. Tak? MLM.pl, to zobaczymy, że już pewnie ta domena jest zajęta. Tak mi się wydaje. Chociaż się wczytuje system MLM. Zobaczymy. Tak? Ale możemy pokombinować jeszcze z innymi jakimiś słowami, na przykład. Co tu jest jeszcze? Multilevel marketing, bo tak jak widzimy, nie ma system MLM, tak? Albo mi się tutaj nie wczytał po prostu. No sprawdzisz sobie, nie ma. Także na przykład mógłbym Ci po prostu podesłać taką propozycję, tak, żebyś sobie założył system MLM.pl. Nawet o tym myślałem się, jak robiłem to przeszukiwanie. No i wtedy masz 720 osób potencjalnie zainteresowanych miesięcznie. To nie jest jakiś tam duży wynik, ale
jeśli dobrze wypozycjonujesz się na taką frazę, jest, będzie ok, bo zawsze lepiej mieć 720 osób niż nie mieć żadnych. Tak? I tak jak widzimy, tu multi-level marketing to jest bardziej z angielskiego i bardzo dużo wyszukiwań na świecie, u nas 2000. Także multi-level marketing, nie wiem, czy tutaj bym brał na przykład multilevelmarketing.pl. Za długa fraza, ludzie mogą po prostu no, gdzieś tam nie zapamiętać tego, tak? No co jeszcze można tutaj zobaczyć takiego interesującego? Z konkretnymi wyszukiwaniami, na przykład firma MLM, no okej, okay, no ale to firma MLM to raczej ciężko. Co jeszcze? Firmy MLM. Też tak. Słabo, tak? Tutaj mamy multilevel marketing MLM. To długa już fraza oczywiście. Jeśli możesz się czymś takim zainteresować, tak? Tylko tak jak mówię, no to są już takie rozszerzone frazy. No i tak, taka domena jak www.multilevelmarketingmlm.pl no już może być kłopotliwa, tak? Także generalnie trzeba przeszukiwać, a tak jak widzimy, to dochody pasywne na przykład, bo to też jest pokrewne z marketingiem sieciowym, tak? Widzimy, że jest Wikipedia, ok, ale już wyników jest 31 800 i to tym już można się zainteresować. Nie ma po prawej stronie żadnych reklam, tutaj w ogóle nie ma reklam AdWords, tak? Nie ma. Także no, są dochody pasywne.pl, także widzimy, że jakby ta domena już odpada. Pasywne dochody, kombinacja też. Pasywny dochód, blogspot.com też. Ale możemy pokombinować na przykład dochody pasywne.com na przykład, tak? Też będzie się, też będzie nieźle. Jeśli oczywiście popracujesz nad tym blogiem. Zarabiaj pasywnie jest. Nie wiem, czy jest na przykład zarabiaj pasywnie.pl. Jakby coś takiego było, też by było dobre, tak? Także do czego jakby zachęcam Cię przez to wideo? Przez to wideo zachęcam Cię do tego, żebyś przeszukiwał rynek, żebyś sprawdzał, na czym to wszystko polega. I tak jak mówię, interesuj się takimi słowami kluczowymi, szukaj. To oczywiście wymaga naprawdę cały czas poszukiwania, szukania, sprawdzania. Nie można brać pierwszego, lepszego, bo jakbyś zobaczył na przykład sobie, cofniemy tutaj MLM, nie wiem czy tu jest, MLM ma, tak. No mówiliśmy o tym, MLM milion wyświetleń, 27 100, także ta domena oczywiście już jest tam, ktoś sprzedaje to rozszerzenie, w tej domenie możesz nabyć swoje rozszerzenie swojej domeny i tak dalej, także jak sobie wejdziesz mlm.pl, to będziesz widział, ale jak masz już taką domenę, to masz już bardzo dużo rzeczy z głowy, tak? Masz jakby ruch organiczny generowany przez wyszukiwarki, przez osoby, które już de facto tego szukają, także masz gotowych klientów, można powiedzieć. Potencjalnych też klientów. Także przeszukuj, sprawdzaj, badaj i wtedy zakładaj swojego bloga, pozycjonuj się pod tym, rób reklamy, żeby nie tracić pieniędzy. Tak? No i teraz mam oczywiście też do Ciebie prośbę i pytanie, czy interesują Cię takie wideo, czy interesują Cię takie materiały, gdzie będę nagrywał na przykład, co ja robię, czego się uczę, co mi jest przydatne akurat, jakie są tego rezultaty i tak dalej. Jeśli tak, albo na przykład jakie wideo jeszcze byś chciał widzieć, jaką instrukcję by chciał, żebym Ci przekazał, tak i tak dalej, to wpisz pod tym wideo w komentarzu, co byś chciał wiedzieć i czy w ogóle Ciebie coś takiego interesuje. Ja Ci życzę wszystkiego dobrego, mam nadzieję, że te wskazówki Ci się przydadzą. Pozdrawiam Cię serdecznie i do usłyszenia. Cześć.